czwartek 22 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Moszczenica. Obrady rozpoczęły się od odśpiewania hymnu narodowego, a następnie powitano przybyłych gości. Kolejnym punktem było wręczenie zaświadczeń o objęciu funkcji radnym i wójtowi gminy Moszczenica, po czym złożyli oni ślubowanie. Wierny Konstytucji i praw Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Obejmując urząd wójta gminy Moszczenica, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Moszczenica. Tak mi dopomóż Bóg. Następnie radni przystąpili do pracy i pierwszych głosowań, aby wybrać przewodniczącego Rady Gminy, jego zastępcę, przewodniczących i członków poszczególnych komisji. Kolejna kadencja Rady Gminy to nie tylko zmiany osobowe. Wprowadzony został także obowiązek transmitowania sesji Rady Gminy online wraz z archiwizacją, a także elektroniczny system głosowania dla radnych. Jestem bardzo zadowolony z postawy wszystkich 15 radnych. Wszyscy przede wszystkim stawili się na sesję, skutecznie złożyli ślubowanie, a potem podjęli już normalne czynności, w tym głosowania. Z głosowaniami mieliśmy pierwsze pozytywne doświadczenia, ponieważ wprowadzamy teraz system obrad online i także głosowanie automatyczne z pilotami. To na początek bardzo pomaga nam w podsumowaniu wszystkich głosowań. Rada jako swojego przewodniczącego wybrała Izabelę Wąsowską, a jej zastępcą został Marek Gębarowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Roman Gajda, przewodniczącym Komisji Budżetu imienia Komunalnego Mariola Madej, Oświaty, Kultury i Służby Zdrowia Lidia Dąbrowska-Podwika, Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Środowiska Mieczysław Apollo, Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Brach. Pierwsze obrady, jak widać, były organizacyjne, a kolejne już w najbliższy piątek, 30 listopada. Ta pierwsza sesja była bardziej organizacyjna, związana z wyborem przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego Rady oraz przewodniczących wszystkich 5 komisji stałych Rady Gminy. Natomiast druga sesja, zaplanowana już na 30 listopada, będzie bardziej roboczą. W tym będę proponował radnym cały pakiet uchwał z podatkami i opłatami lokalnymi. Musimy bowiem zdążyć z uchwałami i publikacją tych uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, ażeby od nowego roku wszystkie stawki u nas obowiązywały, a te stawki podatków, opłat lokalnych mają ogromne znaczenie dla kształtowania przecież budżetu gminy. Projekt tego budżetu jest oczywiście już przygotowany, złożony. I myślę także, że na tej sesji najbliższej będziemy w szczegółach rozmawiać na temat danych finansowych do projektu budżetu. W Radzie Gminy Moszczenica zaszły spore zmiany, co widać choćby po nowych twarzach. Jak Rada Gminy będzie pracować, to na pewno zobaczymy i będziemy mogli oceniać w najbliższym czasie. Sporo jest zmian i nowych twarzy, co wcale nie oznacza, że jest jakiś głęboki niepokój czy jakaś doza nieładu. Widzę bowiem, że zachowanie radnych jest i grzeczne, i zdyscyplinowane. Staram się również od samego początku, żeby wszelkie wątpliwości, ewentualne rozdźwięki czy konflikty łagodzić, bo przecież ten sukces ich 15 radnych jako sukces indywidualny musi się w końcu przełożyć na sprawną pracę tego organu, najważniejszego przecież w gminie, jakim jest rada. Zobaczymy przez kolejne sesje, na ile jesteśmy zgodni w swoich myślach i poglądach. Będzie to widać przy głosowaniach, ale także przy atmosferze, jaka jest w dyskusji. Jak wiemy, kandydatów do Rady Gminy Moszczenica wystawił Małopolski Ruch Samorządowy i Prawo i Sprawiedliwość. Na dzień dzisiejszy w Radzie Gminy zasiada 8 radnych z MRS i 7 radnych z PiS. Można by mówić o podziale, jednak oby takich nie było, bo radni muszą pracować dla dobra gminy Moszczenica. W rzeczywistości bywa jednak różnie, a za przykład może posłużyć to, co działo się w minionej kadencji w Radzie Miasta Gorlice. Mam nadzieję, że do żadnych ekscesów w gminie Moszczenica nie dojdzie. Powiem tak trochę odważnie, że przecież wszystkich tych 15 radnych znam
lepiej bądź gorzej. Wszystkich dobrze oceniam i bez względu na to nawet z jakiego komitetu startowali, uważam, że gdzieś to dobro najwyższe, jakim jest dobro gminy, przeważy nad interesami o charakterze prywatnym, czy nie daj Boże partyjnym, co widać było, ale tylko i wyłącznie w kampanii przedwyborczej. Zachęcałem o taką jedność i będę na pewno takie warunki do integracji wszystkich 15 radnych w naszej gminie stwarzał.